Hejka, moi mili, w tym odcinku dojdziemy do katakumbów, wskrzesimy poniekąd Witolda oraz dostaniemy ciekawą propozycję od Shani. I uwierzcie mi, zacznie się komedia. Zapraszam. Witajcie, moi mili, z tej strony Rosie, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy Wiedźmina 3, Dziki Gon, Serce z Kamienia. Okej, jak pamiętacie, w ostatnim odcinku zbrataliśmy się trochę bliżej z panem Lusterko i dowiedzieliśmy się, że nasz kolega Olgierd jest nieśmiertelny, więc jest chujowo. Jeżeli będziemy mieli go kiedyś zabić, to może być to problematyczne iście. Okej, porozmawiajmy z Shani o grobowcu rodziny Evereków. Ogólnie jest to pierwszy materiał, który nagrywam po streamie 24, który wyszedł 20,5 godziny ze względu na to, że padłem na pysk, przemierzyłem siły na zamiary, ale powiem wam, że takiego odzewu dawno nie miałem. Dzięki wszystkim za przybycie, raz jeszcze, pewnie mało osób ogląda i tak Wiedźmina. Niemniej dzięki wielkie. Jestem po prostu dzisiaj tak napompowany energią, jest jeden dzień po tym w sumie, jak sobie odpocząłem. No, jeden dzień sobie odpocząłem w sumie. Mamy dzisiaj 12 późny wieczór. I powiem wam, czuję się świetnie. Dobra, porozmawiamy z Shani. Słyszałem też, że z Shani można co innego porobić. Nie wiem, na ile to jest fake, na ile nie. Prawdopodobnie nie jest to fake, więc... będzie trzeba to wykorzystać. Bo pewne osoby by mi nie darowały, plus jesteśmy wiedźminami, tak? Zbadałam próbki śluzu. Myślę, że potrafię znaleźć antidotum. To dobrze. Zaraza w armii bywa bardziej niebezpieczna od najgroźniejszego wroga. Twoje zasługi nie będą zapomniane. I dostanę medal w kształcie ropuchy? Nie mamy takiego medalu. Geralt? Nic ci nie jest? Co ty masz na twarzy? Długa historia. My tu czekamy, poopowiadacie sobie później. Tak, dobrze. Idę przygotować antidotum. To długo nie potrwa. Ładniutka ta medyczka. Zupełnie nie wygląda jak uczona. Jestem ciekawy, jak według ciebie powinna wyglądać uczona. No, ślepną szybko od tych wszystkich książek, to noszą okulary. No właśnie, zasuszone okularnice, a poza tym ubierają się byle jak. Bo i dla kogo się mają stroić? Dla książek? Ciekawe rzeczy opowiadacie, ale na waszym miejscu starałbym się, żeby żadna medyczka nigdy tego nie usłyszała. Bo co? Bo jak was potną w czasie bitwy, to może nie chcieć was podszywać. Szczęścia z ciebie, Wiedźminie. Widziałem, jak na ciebie patrzyła. Całkiem inaczej niż na mnie. Dobrze mówię? Przyznaj się, tobie też się podoba, co? Cóż, urody jej odmówić nie można, ale nie jest w moim typie. A weź tam, pierdolisz. I nie wiesz, co tracisz. Ja bym się tam długo nie zastanawiał, gdyby tak na mnie popatrzyła jak na ciebie. Macie tu lekarstwo. To silny koncentrat, dlatego uważajcie z dawkowaniem. Każdemu choremu zaaplikujcie po 2 krople do posiłku 3 razy dziennie. W 3, góra 4 dni powinno być po zatruciu. Dziękuję w imieniu Redanii. On jest też modelem postaci, z którym już rozmawialiśmy wcześniej. Służysz teraz Redańczykom. Służę ludziom. Leczę ich. Tak się złożyło, że po redańskiej stronie. Ale Nilfgaardczykom też udzieliłabym pomocy. Tak samo Kedweńczykom, Temerczykom, Elfom, Krasnoludom czy Niziołkom. Przecież mnie znasz. Pomijając incydent w kanałach, ostatni raz widzieliśmy się... chyba w zimie. Tak. Wtedy, kiedy szalała tam Katriona. Mam wrażenie, jakby to było 100 lat temu. Co się z tobą działo? Cóż, wyjechałam z Wyzimy i wróciłam do Oxenfurtu. Zrobiłam doktorat, a potem otworzyłam własną praktykę.
A kiedy zaczęła się wojna, siłą wcielili mnie do sztabu medycznego redańskiej armii. No tak, to bardzo podobne do Radowida. Cóż, nie narzekam. Odkąd walki ustały, znów mieszkam u siebie i, co najważniejsze, leczę ludzi. Ale zawsze muszę być gotowa, że Redańczycy przyjdą do mnie z jakimś arcyważnym zadaniem. Tym razem ja potrzebuję twojej pomocy. Domyśliłam się, że nie odwiedziłeś mnie z czystej sympatii. Mów, co cię sprowadza. To ma jakiś związek ze znamieniem na twojej twarzy? A, no i musisz mi opowiedzieć, co się wydarzyło w kanałach. Od czego by tu zacząć? Okazało się, że potwór z kanałów naprawdę był ropuchą, a ropucha naprawdę była królewiczem, do tego z Ofiru. Aha, a ja jestem kowirską księżniczką. To najprawdziwsza prawda, przysięgam. Kiedy zabiłem ropuchę, zjawili się ofirscy żołnierze na czele z czarodziejem i mnie pojmali. Z opresji uratował mnie niejaki Gaunter Odin. Kto to? Może czarodziej? Może demon albo dżin? Nie wiesz? Wiem, że to ktoś bardzo potężny. Pomógł mi wydostać się z tarapatów i teraz oczekuję, że w zamian spełnię 3 prośby pewnego szlachcica. Na początek mam przywołać ducha jego brata i sprawić, żeby wybawił się za wszystkie czasy. Duch ma się bawić? Jak chcesz to zrobić? Na razie się o to nie martwię. Najpierw muszę znaleźć jego grób i go przywołać, a potem zobaczymy. Chyba nie myślisz o nekromancji. To niesamowicie ryzykowne. W grę wchodzi wyższa magia. Odin powiedział mi, co należy zrobić, żeby załatwić sprawę bez pomocy czarodziejek. Dał mi, powiedzmy, preparat, który umożliwi przywołanie ducha. Będę też potrzebował kadzielnicy. Kadzielnicę da się załatwić. Jest w magazynie uniwersyteckim. Mogę ci przynieść. Dzięki. Nie ma za co. Ale i tak mi się to nie podoba. Też nie jestem zachwycony, ale nie mam wyjścia. Muszę przywołać tego ducha. Rozumiem. Kto to? Brat Olgierda von Everetz. Von Everetz? Na trzecim roku musieliśmy wybrać jakiś fakultet. Miałam do wyboru złote myśli hierarchów albo słynne rody Redani. Wybrałam to drugie. Jest! Von Eyegrid, von Estekem... Von Everett! Brat Olgierda miał na imię Witold. Spoczywa w rodzinnej krypcie przy dworze. Dzięki. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Idę. Piszą, że ta krypta to prawdziwe dzieło sztuki. Wiesz co? Chętnie zobaczę ją na własne oczy. Przyniosę kadzielnicę, spotkamy się przy wejściu. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki życia, buty nadziei. Jestem ciekaw, co z tego będzie, szczerze powiem, bo tak troszkę nie wygląda to, jakby to miało być takie proste jak na obrazku. Miejmy nadzieję, że będzie takie... Że to nie będzie jakiś taki... trudny, powiedzmy, do zrobienia... zapas... że tak powiem, rzeczy. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, zobaczymy. Weź tu i tam, tu i powiedz. Tam w Nowigradzie to naprawdę moda, żeby gonić ci? Ja pierdzielę. To prawda, Redańczycy i Temerczycy mają jedno wspólne. Ciężki dowcip. Okej, podjedziemy jeszcze tu i wtedy dopiero dojedziemy tam do krypty. A dlaczego? Bo i tak kiedyś będzie trzeba te miejsca odwiedzić, nie? Pamiętacie, nie? Nie skończymy serii, dopóki nie odwiedzimy wszystkich miejsc na mapie, które będą miały zaznaczone. A poczuwam, że trochę tego będzie. Dlatego trzeba będzie objechać trochę tu, trochę tam. No właśnie, nie wiem, czy wy to widzicie? Nie, dobra, nie widzicie tego, co grzebie. Mianowicie...
Trzeba było przejść w tryb offline na Steamie, gdyż jakby mnie ktoś zaczął zaczepiać. A znając moje szczęście, zacząłby to się w ciągu 5 minut, byłoby nieciekawie. No. O! Nie lubisz srebra, co? A my srebrnym mieczem z nim walczymy? No. No, porozmawiajmy inaczej, tak? Okej. Zapraszam do mojej chatki. Czyli tu był zielarz, którego uratowaliśmy. Jestem ciekaw, co z tego będzie. No nie od razu w sumie agresywnie się nadrzucili, więc to też jedno. Jeszcze raz dziękuję za ratunek. Nazywam się pan Kracy Dziedzina, ale ludzie wołają mnie pan Dziedzina. Czego potrzebujesz, grzybków? A może ziółek? No co, pokaż co tam masz. Pokaż co tam masz. Może ma coś ciekawego. Do wytwarzania mikstur, składniki alchemiczne. Moc znaku Queen. Czekajcie, w sumie... Aha, on nie kupi tego od nas tak czy owak. Dwimerytowe kajdany, no. Pokaż, co tam masz. Widziałem jedną rzecz fajną u niego. Alchemię. Okej. Okay. Czy u niego możemy zrobić... To jest w ogóle fajna rzecz, tak? Tylko wymagamy do tego białej mewy. Masy rzeczy. Ale powinna być to wyszukiwarka taka typowa, na przykład. Biała mewa. Boże, czy my to możemy robić? Czekajcie, biały miód. Trzeba zatrucić eliksirami, nie. Zobaczcie, jaskółki teraz na przykład w ogóle nie mamy, nie? To jest w ogóle śmieszne, nie? Okej, okay, wykonujmy sobie te mutageny, jak już tu jesteśmy. O, czemu by nie? No nie, no dobra, okej, okay, nie mam nic więcej. Dzięki, bywaj. Myślałem, że no, coś więcej to jeszcze zrobimy. A w ogóle jakie my teraz mamy? Trofeum. Aha, doświadczenie za ciosy kończące, tak? Weźmy szansę na odcięcie kończyny i tyle. W ogóle koń? Co zrobił pierwsze? Jedziemy! Pierwsze co koń zrobił, jak na niego siedliśmy, to stanął dęba. I powiem wam, że to jest rzecz, która się pierwszy raz nam zdarzyła. W sumie podczas całego grania w Wiedźmina jest to 70 godzin. Okej, okay, strażnica Wik. No jeszcze... O Jezus Maria. Mój ulubiony przeciwnik. Okej. A to cholera nie spadła na ziemię się. O. No. No, troszkę. Troszkę powiem, że nieciekawie się z tym harpiami walczy. No dalej.
Okej, podpalona. I leży. Dobrze, i teraz tylko tak. Regeneracja żywotności taka ogólna. Moment. Okej, dopiero to nam uzupełnia. Bo to było trochę niebezpieczne. W tym momencie, jeżeli byśmy mieli na przykład żarcie, które nam nie ulepsza taki sposób jedzenia jak... Jakbym chciał, to byłoby naprawdę niezbytnie. Dziennik Nicolasa Fogla. Dziennika laboratoryjnego, rydańscy żołnierze, pewnie bla bla bla, okej. Okay. Królewskie siły powietrzne. Będziemy musieli później zrobić. Dużo jest tu znaczników. Ale najpierw jeszcze te punkty. W znacznikach później będziemy jeździć, nie? W ogóle zaczniemy chyba od Nowigradu, przez Nowigrad, później wszystkie punkty. Myślę, że ogólnie chyba to będzie stream, nie? Taki już jak będziemy kończyli wszystko w temacie. Wieśmina. Będzie akurat. Wieczny ogień! Wieczny ogień! Jedziemy! I Queen. O. Nigdy się nie nauczycie. A, to miał być Axe, nie Queen, ale okej. Weźmy go trochę na czas. No dobrze. Ciekawe. Kolejny schemat w języku ofirskim. Muszę znaleźć kogoś, kto biegle się nim posługuje. I kolejny list. No, kolejne ciśnienie partii na to, żeby przetłumaczyć jak najszybciej to wszystko, co tutaj jest. Zapiski Fetta de Amina. Kim ty kurwa jesteś? Aha, produkcja Fistechu znowu, czyli oni już tak na dobrą sprawę, na dobre się zajęli tym, żeby ten Fistech organizować sobie. Stali się tak na dobrą sprawę typowymi bandytami, a dlaczegoś takiego... Sorry, no litości mieć nie będziemy, nie? No nie będziemy się w ogóle szczypać. Gniazdo drakonidów powinienem je zniszczyć. Widłogon. Okej. Grom. Wow! No z gromem to poszło. Nie wiem, czy przez grom poszła taka mocna ta peta w niego, ale... Nie da się ukryć, że szybko szedł. Dobra, to co, na koń. I lecimy przywoływać ducha. Ducha Witolda. No skocz, płot. O Boże, płotka, jaka ty jesteś upośledzona czasami. Jak wiesz, że się śmieliście w ostatnim odcinku chyba, czy dwa odcinki tam, że to jest koń terenowy. Ale... mogą mieć czasami takie bugi jak motor z Pugba, że jedzie mimo tego, że nie powinna jechać na przykład.
koń kurde strasznie. Uuu, no dobra. No tak jak teraz powinna się zsuwać częściej. Powinien się ten koń częściej ześlizgiwać właśnie z jakichś zymsów. No. Rezydencja von Everecków. I co my widzimy, koleżanko? Już to jest na miejscu. Już sobie wianuszek robi, no. Nie znałem cię od tej strony. Jakiej? Czy ja wiem? Romantycznej. Zwykle widuję cię wśród bandaży i medykamentów. Często umazaną we krwi. Bo zwykle przychodzisz, kiedy jestem w pracy. Teraz nie jestem. Czekam na ciebie i plotę wianek na wesele. Jakie wesele? Moja przyjaciółka ze studiów wychodzi za mąż. A właśnie, może poszedłbyś ze mną? Pewnie. Czemu nie? No to świetnie. Jesteśmy umówieni. Trzeba się. Pamiętałaś o kadzielnicy? Owszem. Żołnierze o mało mnie nie przyłapali, jak ją wynosiłam w torbie. Oj, tam iść na wesele można, jak kredo tym przeza. Do czego jej użyjesz. Więc wzięłam też mieszankę bursztynu, anyżu i jałowca. Nieźle kopcą. Dziękuję. Mogą się przydać. Idziemy? Chodźmy. Zaproszenie na ślub, no proszę, to jest... Księga nie mała. To miejsce robi wrażenie. Prawda. No. Szkoda, że jest takie zaniedbane. Ród podupadł. Pewnie nie mieli pieniędzy na utrzymanie. Fakt jest taki, jest tu ładnie. To nie krypta, a prawdziwe mauzoleum. No dobra. Irden. Nienawidzę upiorów. Ciekawe, czy to już koniec niespodzianek. A spoko, jeden Irden zastarczył. Jeden Irden wystarczył, żeby to ogarnąć, więc nie ile. Okej. Okay. Znicz. Według starych obyczajów palono je na cześć zmarłych. No i teraz która trumna będzie jego? O! Lata, żona Kistuta. Zmarła w 1257 roku. Kto mamy tu? Aleks, lat 19. Ukochany syn i brat. Żebyśmy mogli się to odczytać. Jak na nasz chłopski rozum. Tego chyba nie powinienem dotykać. Czemu nie? Witold von Everett, syn Bogumiła i Krystyny. To jego szukam. Pora rozpocząć rytuał. Muszę okadzić wszystkie sale w tej krypcie. Okej, czyli znowu przedmiot fabularny. Kadzielnica, tak? Tak. Życie i śmierć, płomień i krew. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. Aha, czyli musimy się powstań ty, którego przynoszę krew. Wróć do świata żywych, ty coś go opuścił. Przybądź jako przyjaciel, bo jam ci nie wróg. No, ciekawe jestem, co z tego wyjdzie. Z prochu powstań ty, którego przynoszę krew. Życie i śmierć, płomień i krew. Teraz trzeba zapalić znicz. Czuję, że to będzie lipa. Zobaczymy. Płomień i krew, życie i śmierć. Przybądź ty, którego przynoszę krew. Płomień i krew, życie i śmierć.
Przywołałeś mnie, kimkolwiek jesteś. Nazywam się Geralt. Przybyłem, żeby obudzić ducha Witolda von Everett. To, kim jesteś i po co tu przybyłeś, nie ma żadnego znaczenia, ponieważ nie opuścisz tego miejsca żywy. Jesteś duchem Witolda? Kto pyta o mojego wnuka? Nie to jest ważne, honorato. Interesuje mnie, skąd ten człowiek wziął krew naszego rodu. Bo tylko krwią Everettów można zbudzić duchy Everettów. Prawda to. O ile wiem, z naszego rodu przy życiu pozostał jedynie Olgierd. Mamy zatem do czynienia z człowiekiem, który przelał krew twojego wnuka, Keistucie. Żaden z was nie jest Witoldem? Przybywam tu właśnie z polecenia jego brata, Olgierda. Wkrótce spotkasz się z Witoldem. Natomiast nigdy więcej nie zobaczysz już Olgierda. Wyrwę ci z serca. Super. Zabić go, Everettowie! Za krew Olgierda! Nie ma to jak trafić oczywiście na upartą rodzinkę. Możesz jeszcze się poddać. No i co ty na to? Zawzięte skurwysyny z tych Everettów, co? Kim jesteś? Tym, którego szukasz. Witold von Everett, brat Olgierda. Zapomniałem, że nie mogę się nawet podrapać po jajcach. Inna sprawa, że od czasu, kiedy umarłem, jaja w zasadzie mnie nie swędzą. Nie chciałem się bić z twoją rodziną. Sami zaczęli. Jestem martwy, ale nie ślepy. Chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz z tymi przemądrzałymi kutasami. No i z babcią. Zresztą, co mogłeś im zrobić? I tak nie żyją. A teraz mi powiedz, skąd miałeś krew Olgierda? Jeżeli zrobiłeś mu krzywdę, zabiję cię. Dostałem ją od pewnego człowieka, ale to nieistotne. Mam do ciebie ważną sprawę. Jestem trupem i nie obchodzą mnie twoje ważne sprawy. Jedyne, czego mi brakuje po śmierci, to dobrej zabawy. Uciechciała, że tak powiem. Ale cóż... Mówisz, że lubisz się zabawić. To się dobrze składa. Przysyła mnie twój brat. Naprawdę? Co u niego? Czego ja bym nie dał, żeby się z nim zobaczyć? Chociaż raz. Nie spotkasz się z nim, ale może uda ci się jeszcze coś przeżyć, co dla nieboszczyka powinno być ciekawe. Rzeczywiście, jest ciekawe. Mów, o co chodzi? Wykonuję dla Olgierda pewne zadanie. Mam sprawić, żebyś się wybawił za wszystkie czasy. Naprawdę? No, to jest brat! To jest brat, powiadam ci! Nawet po śmierci o mnie pamięta! To jest brat! Stary, dobry Olgierd! Ile mamy czasu? Myślę, że w jedną noc się uwiniemy. Wybornie! Czekaj no, tylko wezmę szabelkę. Niech to szlak trafi. Jesteś duchem. Nie możesz chwytać przedmiotu. Ciągle o tym zapominam. Zaraz. No to jak się mam niby bawić? No jak? Ani kufla wziąć do ręki, ani szabelki, ani panny porządnie przycisnąć w tańcu? Musisz się jakoś bez tego obejść. Idziemy. Nie! Nigdzie nie idę! Miałeś sprawić, że się wybawię, tak? Tak? No, to wymyśl coś, żeby mi to umożliwić. Niby co? Ożyw moje ciało. Nie potrafię. Poza tym, chyba zaczęło się już trochę rozkładać.
esteta. No to wymyśl coś innego. W takim stanie nigdzie nie idę. Może mógłbym tu kogoś sprowadzić. A ty mógłbyś pożyczyć sobie jego ciało na jeden wieczór. A, chcesz, żebym kogoś opętał? No, tak. Powiedzmy, że się zgodzę. Czyje by to było ciało? Nie wiem, może któregoś z ludzi Olgierda? Albo jakiegoś wieśniaka, który zgodziłby się to zrobić za pieniądze. O, co to, to nie! Nie będę właził w skórę kompana albo jakiegoś wioskowego ciury. Ja mam lepszy pomysł. O nie, nie. Nie ma mowy. Tak? A właśnie, że tak. O kurde, tak jak czułem. Ale będziemy nie pamiętali nic. Geralt, zbudź się. Jak nie otworzysz oczu, użyję soli trzeźwiących. Warto było umrzeć, żeby sobie poleżeć na takich cudnych kolankach. Co też tam musi ukrywać się wyżej? Zwariowałeś? Oczywiście. Tak, jak tylko cię zobaczyłem. Jeśli obiecasz, że pogładzisz mnie po gębie i jeszcze chwilę, gotów jestem całą wieczność spędzić w ciele kundla, który łasi się do twoich nóżek. Geralt, co się z tobą dzieje? Jestem Witold, nie Geralt. Co? A, no dobra, poczekaj chwilę. Zdecydowanie nie lubię być opętywany. Nie zemdlałbyś, gdybyś tak się nie bronił. Geralt, możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Wybacz, Shani. Witold von Everetz mnie opętał. Co? No, nareszcie gadasz z sensem. Zamknij się. Nic nie mówiłam. Przepraszam, to nie do ciebie. A do kogo? No, do niego, do Witolda. Geralt, tutaj nikogo nie ma. Wygląda na to, że twoja piękna przyjaciółka mnie nie widzi. Ani nie słyszy. Ale może to nawet lepiej. Musimy ustalić pewne zasady. Ja nic nie muszę. Ja mam się tylko świetnie bawić. I zamierzam to zrobić. Tracę cierpliwość. Ja też. Możesz mi wreszcie wyjaśnić, o co tu chodzi? Temperamentna. Lubię takie niecierpliwe. Mam sprawić, żeby Witold von Everetz wybawił się za wszystkie czasy. Ale tak się składa, że jest duchem. Więc chcąc, nie chcąc, muszę mu użyczyć swojego ciała. Ale zaraz. Czyli teraz jesteś przez niego opętany? Nie. Teraz nie. Teraz stoi obok i mizdrzy się do ciebie. Ale co jakiś czas będzie przejmował moje ciało, więc wszystko, co będę mówił i robił, będzie tak naprawdę za jego sprawą. Ach, co jeżeli będę chciała porozmawiać z tobą? No wtedy niech podejdzie i poprosi, żebym na chwilę wyszedł. No to wyjdę. Wtedy masz mu kazać, żeby na chwilę wyszedł. Rozumiem. No, to świetnie. To jak, moja słodka? Może wyjdziemy z tej ponurej krypty? Tu nieopodal jest taki zagajnik, w którym pocałunki smakują lepiej niż gdziekolwiek indziej na świecie. Rozumiem, że teraz jesteś już Witoldem. Chyba nie będę mieć większych problemów, żeby odróżnić cię od Geralta. Nie zmieniaj tematu, przepióreczko. Jeśli zagajnik ci nie odpowiada, możemy od razu przejść do rzeczy i zaszyć się w stogu siana. Obawiam się, że nie spełnię twojej prośby, duchu. Trudno. W takim razie pójdę do najbliższego burdelu. Mam lepszy pomysł. Zanim Geralt wszedł tu, żeby cię przywołać, zaprosiłam go na wesele mojej przyjaciółki. O niebiosa! Szczęście mi dziś sprzyja.
O, kurwa. Nie masz w Redanii lepszego tancerza nad Witolda von Everett. Ze mną, kochana, wybawisz się za wszystkie czasy. Świetnie. Muszę jeszcze zajrzeć do domu, żeby się przebrać, więc możemy się spotkać przed świątynią. To gorzej. Czemu? Nie przepadam za świątyniami. Za życie odwiedzałem je tylko w celach rabunkowych, a teraz, po śmierci, jeszcze mi się ta niechęć pogłębiła. A czy nie moglibyśmy się po prostu spotkać od razu na weselu? No, zdaje się, że nie mamy wyjścia. Świetnie. No to widzimy się przed domem weselnym. O Boże, ale będzie ścieka. No, no, powiem ci, waszmość, że dla takiej dziewki można głowę stracić. I mówię ci to ja, Witold von Everett. Człowiek znany z tego, że nie zadowala się byle czym. Powiedz mi, tak szczerze, od serca, jest coś między wami? No bo jak tak, to trzymam się z daleka. Ale jak nie, to... Wiesz, chętnie bym z nią zwiedził kilka stodółek. Albo jakiś zagajnik. Powiedzmy, że kiedyś byliśmy dla siebie kimś więcej niż znajomymi. Ha! Widzisz, od razu wiedziałem. Od razu wiedziałem. Znam ci ja się na ludziach. Trochę szkoda, wiesz? Sam bym się nią chętnie zajął. Ale nie. Druhowi takiego świństwa nie zrobi. To jak? Idziemy na to wesele? Idziemy. Prowadź. Będę tuż za tobą. O, panie, będzie grubo. Czuję, że to wesele będzie bardzo grube. Urocze dziewczę. Nie ma co. Nie chciałbyś wiedzieć. Nie ma co. Nie spodobałoby ci się. Everest nie jest zbyt... Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. No w sumie trochę racji ma, nie? Rącze masz bydle. Konia mi straszysz. Płotka nie przepada za duchami. Ale okej. W sumie gniazdo, a jak po drodze. No. 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 Tędy nekery wykopują się na powierzchnię. Już niedługo. Dziękuję. I co tu jeszcze mamy? Odbudowana wioska? Aha, musimy te dwa gniazda pewnie usunąć. Czyli posunięcie dwóch gniazd będzie pewnie spokój. A są jakieś inne nekery jeszcze. A pamiętam, jak na początku na nekery i endriagi mówiliście mi, nie? Jezu, jak ty przekręcasz ich nazwy. Boże, lepiej nie wypowiada ich nazw. I było. No. Jeszcze jeden tu był, nie? Tak mi się zdawało trochę. Okej, mogło mi się wydawać. Ten jeden się trochę rozsypał nawet. No.
Znów pojawią się tu domy. Nie wiem, w sumie, czy to są jakieś takie dodatkowe zadania, czy co, ale... Ale zawsze coś do zrobienia, nie? Zawsze jakaś robota. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Shani. Jestem ciekaw, co Witold odwali przez ten czas. Jak romantycznie. Spierdalaj. To było bezpośrednie. No zobacz. Dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Hola, hola, zaczekaj. No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? W sumie, czemu nie? No, to rozumiem. Byliśmy bydła nie nakradli. To parę ubrań nie przyjdzie. O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Nie no, spoko, źle nie wyglądamy. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. O, nie, nie, nie. No i jeszcze to. Kurde. Nie wierzę. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny. Łabędzia szyja. I kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Widzisz, dotąd Geralt był nudziarzem, ale dzisiaj to się zmieni. Widzę, że nawet bardzo. Nigdy nie był zbyt wylewny. Był głupi, ale ja to wszystko naprawię. Wyjdziesz za mnie? To poważna decyzja, ale pomyślę o tym. Na razie idziemy na wesele mojej przyjaciółki. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem. A nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Potem porozmawiamy. A teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy, ja ani chwili dłużej. Co? To za mało! Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić, a co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie.
Tędy, moja śliczna. Czuję, że będzie przypał. Świecie, wróciłem! No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Chodź, przywitajmy się. Przecież nie odstępuję cię na krok. Teraz tylko, żeby mnie narobić hałę, nie? Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolejna nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności. Żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. A nie spalić tego. Oto moja przyjaciółka Aldona i jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivii. Jak to ja, Geralt? Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela, lubię panny młode, są takie pachnące, nic tylko wziąć i... Właśnie! Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył? Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się! Mogliśmy pójść na śrubę i dowalić, ale... Okej, okay, bierz udział w zabawach weselnych aż do północy. A, idziemy. Przyjechał tutaj na... Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałem takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień w wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko, przecież... Pan Wiedźmin tu jest, może on nam pomoże. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby.
No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy. I trzymamy za słowo. No w sumie Witold to taka dobra morda. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak Wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. A, dobra rada, tak zrobię. A, Shani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy! Ahoj, przygodo! Narwany gość. No dobra. Mam nadzieję, że ten mutant znajdzie połykacza ognia. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. O kurwa. Niedługo wracam. O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo. Ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony, jak wieprz. A może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? To wygląda jak czapka połykacza ognia. Mówili, że jest błazeńska. Musiał ją zgubić, uciekając przed diabołem. Mam dwa wnioski. Połykacz jest tłusty i tchórzliwy. No dobra. Mamy typa. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życzę miłe! No i co robimy? Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali. Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymochać na zimne. No, już chyba trochę pijany jest. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić? Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. A no, przed nim. A ja przed psem uciekałem. Psem! Co ja gadam? Potwór to był jeszcze diabelski. Dobrze go nazwali. Masz tu swoją czapkę. Zgubiłeś ją, jak uciekałeś przed psem. O, moja czapeczka ukochana przynosi mi szczęście. Zakładam ją przed każdym występem. Dobra. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura,
A po drugie, do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu. No powiedz, przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc. Gwałt na artyście. Mów. Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałkę i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to Hochstapler. Zrób coś. A teraz zapomnisz o wszystkim, co mówiłeś i widziałeś w tym lesie. A może by mu tak w pierdol spuścić? Nie będzie oszust i tchórz stroju fochów. Spokojnie. Wrócisz na wesele i dasz pokaz swoich sztuczek. Ta, jasne. Kłamliwych sztuczek. Dobrze, panie. Zrobię, co zechcesz. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę, idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. O Boże, czuję, że to będzie dobra impreza. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. To rusz dupę. O niedźwiedź! No to sztuczek nie będzie. Trzeba powiedzieć matce pani młodej, że... I co, on wykitował? Kurwa, czy chyba ja go zabiję. Ups. Dobra, Witold nie umie władać mieczem, no nie umie, no nie, nie, nie jest najlepszym. Kurde, ale... Można powiedzieć, że go pięknie odstrzeliłem. Znaczy, że na tym weselu będzie jeszcze dużo roboty. Także wiecie co? W sumie sprawę wesela zostawię na następny odcinek. A tymczasem do następnego, trzymajcie się, hej!